W dniu 25 grudnia, poza uroczystością Narodzenia Pańskiego, Kościół wspomina także świętą Anastazję. Anastazja urodziła się w Rzymie w połowie III wieku. Była córką poganina i chrześcijanki. Miała męża okrutnika, który jej życie zamienił w pasmo udręk. Po jego śmierci zajęła się pomocą uwięzionym chrześcijanom. Opłacała strażników więziennych, żeby uzyskać dostęp do więzionych i niosła taką pomoc, jaka była dostępna. Kierownikiem duchowym Anastazji był święty Chryzogon, który z polecenia cesarza Dioklecjana został uwięziony i skazany na śmierć za wyznawanie wiary. Wyrok został wykonany w 303 roku w Akwilei. Anastazja towarzyszyła Chryzogonowi do ostatniej chwili. Wtedy również i ona została aresztowana i wtrącona do więzienia w Sirmium. Po wielu torturach, które znosiła bez słowa skargi, została skazana na śmierć. Z rozkazu sędziego wysłano Anastazję dziurawym statkiem na pełne morze. Jednak ku zdumieniu wszystkich statek nie poszedł na dno. Skazano ją więc na śmierć przez spalenie. Wyrok wykonano w Sirmium w roku 304. Imię świętej Anastazji wymienia się w kanonie rzymskim, najstarszej modlitwie eucharystycznej Kościoła łacińskiego. Jest patronką wdów i męczennic. Była czczona pod datą 25 grudnia od niepamiętnych czasów. W Rzymie znajduje się kościół pod wezwaniem świętej Anastazji, w którym papież odprawiał drugą mszę w Dzień Bożego Narodzenia, mszę o świcie. W ten sposób tajemnica narodzenia Chrystusa łączy się ściśle z tajemnicą świętej Anastazji, męczennicy z IV wieku. Ikonografii przedstawiana jest z palmą w ręku, z mieczem, z nożyczkami albo naczyniem na maść, często także na stosie albo przywiązana do pala. Jej imię pochodzi z języka greckiego i oznacza zmartwychwstanie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodząc doroczne wspomnienie Twojej męczennicy, świętej Anastazji, prosimy Cię, abyśmy doznawali skutków jej wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.